Zdarza się, że uprawiając akrobatykę uczuciową, tracimy równowagę. Uświadamiamy sobie wtedy, że nasi przyjaciele są jak siatka zabezpieczająca i możemy spokojnie skoczyć na arenę cyrkową, którą jest życie. Oni coś knują. To raczej świętują pocałunek Inakiego i Roberty. Zakład, że to nie potrwa długo? Dość o tych mułach. Powiedzcie coś o występie, bo nic nie kapuje. RBD zaśpiewa na imprezie, na której będzie mnóstwo ważniaków. To jakiś super ważny koncert. Gratulacje. Co ja mam do tego? Gadałem z Miją. Musimy zastąpić jedną z dziewczyn, które odeszły. Zwariowałeś? Mam śpiewać? Czemu nie? Mam dremę. Nie stanę przed takim tłumem. Celina Ferrer. Chętnie zaśpiewam. Ja też, brakuje dwóch. Zorganizujmy przesłuchanie. Zrobię listę dziewczyn. Przesłuchanie? Vito byłaby świetna. Nie poradzi sobie. O co ci chodzi? Miguel? Tak? Co jest? Szkoda, że Lupita i Roberta postanowiły odejść. Coś ci powiem, kotku. Kotku? Jestem smutna, że Lupita odchodzi. Decyzja Roberty też mnie zabolała. Ale nic na to nie poradzimy. Cześć, Almo. Witaj. Spieszysz się? Muszę zrobić sok. Pomóż mi, błagam. O co chodzi? Nasz zespół znów zaśpiewa. Dorać mi coś w sprawie makijażu, fryzury i tak dalej. Jasne, możesz na mnie liczyć. Czekają na mnie. Trzeba zadbać o takie rzeczy. Zapomniałaś o czymś? Tak, Roberta odeszła z zespołu. Racja. Właśnie. Trzymaj mnie. Jeśli się teraz poddamy, będą nam mówić, jakie majtki mamy nosić. To regulamin szkoły. Nie ma w tym nic zdrożnego. Zaczną od wyglądu, a potem wypierą nam mózgi, żebyśmy myśleli tak, jak chcą. Nie widzicie tego? Musimy zastrajkować. Zgadzam się z profesorem. To zasady tej szkoły. Ale sądząc po tym, co usłyszałam na lekcjach, postanowiłaś je złamać. Przepraszam, ale to zupełnie inna sprawa. Nigdy nie wyrzucono cię z pracy za niemodny strój? Szczerze mówiąc, zawsze. Dlatego trzeba z tym walczyć. Zapominasz o uczniach. Jeśli zastrajkujemy, nie będzie lekcji. To 1000 razy lepsze niż lekcje. Pokażemy im, że nie można ograniczać ludzi regułami dotyczącymi stroju. Strajkujemy czy nie? Widzę, że zebraliście się tu wszyscy. Co za wstyd. Proszę Państwa. Zamiast bawić się w związkowców, powinniście być wdzięczni, że tu pracujecie. A kto mówi, że się bawimy? Zaczynamy strajk i przedstawimy petycję. I bardzo dobrze. To pierwszy taki przypadek w historii naszej szkoły. Naprawdę? Tak.
To zawsze musi być ten pierwszy raz. Przepraszam. Chcę wiedzieć, kto zamierza ciągnąć tę bzdurę, a kto wywiąże się ze twojego nauczycielskiego obowiązku. Ja się na to nie piszę. Właśnie tego się po pani spodziewałem. Profesorze Reverte? Zrobisz to, co należy? Dokładnie tak. Dobrali się jak w Kortumaku. Nauczyciele są na ważnym spotkaniu z dyrekcją, dlatego macie wolną godzinę. Radzę siedzieć cicho. Arango i Echagüe, chodźcie ze mną. Po co? Dokończymy test pilotażowy. Pospieszcie się. Słuchajcie, RBD robi casting. Roberta i Lupita odchodzą, więc szukamy talentów. Masz listę. Chodź, Lupita. Coś tu śmierdzi. Ktoś jeszcze? Ja. A ty? Heidi? Wpiszcie. Chili, nie macie na liście.